jesteśmy właśnie w drodze, kurde wie, jesteśmy właśnie w drodze do Lindos i zatrzymaliśmy się jeszcze tutaj najpierw po drodze po prostu, bo są piękne widoki, bardzo piękne, naprawdę. Na żywo wygląda to no, kosmicznie. Takie to są piękne wille. Masakra z basenem. Ja pierniczę, ale pięknie to wygląda. Patrz, dobra. Ale czad. Mega. Nieźle, co? Hotelik z takim widokiem. Ja. No, ale... szadersko. Tutaj taka duża, szeroka plaża z chodnikami, ale widoki, hotele. Takie no, baseniki. W ogóle najlepszy hit to jest tutaj, gdzie my teraz jesteśmy, w restauracji. I w restauracji taki basen, że za sekundę wam pokażę. Ale jak to wygląda wszystko. Restaurację, co? Ale wygląda ślicznie. Z basenem, no. No tutaj góry, łóżeczko. Taki basenik. Z takimi widokami. Infinity Pool. Wow. Z perspektywy tej restauracji można śmiało powiedzieć, że świat jest piękny. Świat jest piękny, naprawdę. Patrzcie na to przecież. Jak tu można coś zarzucić, że coś tu jest nie tak. Zdecydowanie, świat jest bardzo piękny. Zachodnia część wyspy Rodos jest o wiele ładniejsza dla mnie niż ta wschodnia część. Ta bardziej południowo-zachodnia w porównaniu do tej północno-wschodniej blisko Turcji to jest duża różnica, nie Dorka? To jest taka dużo bardziej bogata chyba można powiedzieć, nie? Też taka tak jest lepiej zagospodarowana. No. A pani się tutaj skąd wynurzyła? Na pewno to jest tak bardziej ekskluzywnie niż tam. No. Tam tak. No może, może tam. No, tam tak na tanio, tam jest tak na tanio, a tu jest tak raczej bardziej na bogato. Ale tak, to będzie tylko na YouTubie. To będzie tylko na YouTubie, dokładnie. Ale patrz, jak takie małe rzeczy czasami robią robotę, bo na przykład tam jest dach. I tam na dachu są po prostu zwykłe kamyczki takie wysypane jak ten. Ale patrz, ile ładnie to wygląda, jest taki zwykły dach, jak gdzieś gdziekolwiek był dach, nie? Tam, gdzie jest słońce i piękna pogoda, to wszystko jest jakieś takie ładniejsze. Hellołka. Hellołka. A ty myślisz, że co? Ty nie wiem, czy ty jesteś ładniejsza tam, gdzie jest słońce. Nie, ty chyba nie jesteś ładniejsza, co? Co to jest? Takie kamienie? Jak się po tym chodzi? Tak. Można tak po tym łazić? No. Tak? Ale fajnie się po tym łazi. No. Tak, taki masaż stópek jest, no. Nie? Fajnie, tak masuje po stópkach, jak się chodzi. Wow. No. Ja tutaj też byłam. Tak? Na napisie. Na tej biedronie, co też. Patrzcie, nasza Dorota jest. Stoi i czeka na nas. A my sobie tu łazimy i masaże robimy. Chodź, idziemy w inne jeszcze piękne miejsca. Bo tu jeszcze Lindos nas zaskoczy swoją pięknością. Ja
miasteczko Lindos to zdecydowanie bardzo turystyczne miejsce. Właśnie znajdujemy się na dużym parkingu, gdzie zatrzymują się autobusy, bo nawet z naszego hotelu również były do wykupienia wycieczki objazdowe po wyspie, które właśnie prowadziły tutaj do Lindos i zatrzymywały się tutaj autokary podczas właśnie tej wycieczki i można będzie podczas tej wycieczki takiej kupnej zwiedzać sobie jakby całą grupą tutaj do Lindos i tak dalej, i tak dalej. Myśmy postanowili, że wynajmiemy sobie samochód i sami zobaczymy te ciekawe miejsca. Sprawa tutaj w tym Lindos wygląda tak, że tam z góry wygląda to wszystko bardzo ładnie. Jest piękny jakiś zamek, który też można zwiedzić, tylko trzeba sobie z trochę więcej czasu zagospodarować, ale to co chciałem powiedzieć, to najpierw zjechaliśmy samochodem na sam dół i okazało się, że nie ma tam miejsca do zaparkowania, mogą zaparkować tylko taksówki, więc musieliśmy się wrócić na górę i zaparkować na górze i teraz idziemy sobie pieszo spacerkiem na dół do miasteczka, żeby podziwiać Small Beach i Main Beach. A zaraz tam pójdziemy, gdzie te taksówki się zatrzymały, zatrzymują, gdzie byliśmy na tym rondzie, to zobaczymy z góry, może będzie coś się podejmie, jakąś decyzję, gdzie idziemy. O. Radość fruit, fresh fruit, hello my friend. Hello. Okej, okay, kurde. Może jak będziemy wracać na górę? Carbonara for cheese. For cheese, please. Patrzcie na to, ja się nie spodziewałem, że tutaj takie coś będzie, bo tutaj jest to miasteczko, się wchodzi w to miasteczko, które widać z góry. Tam się płaci? Gdzie idziemy? W tą stronę? Ale już wszystko jasne, dlaczego po pierwsze nie mogliśmy nigdzie tutaj bliżej zaparkować, tylko musieliśmy u góry. A po drugie, dlaczego jest to tak popularne miejsce i... Ups! Jest to tak popularne miejsce i... Aha, i przyjeżdżają tutaj po prostu wycieczki, autokary i tak dalej. Ponieważ miasto Lindos... Podobnie jak Santorini. No. A też nawet mi się od razu skojarzyło z chorwackim, co? Na samym dole? Dubrovnikiem, no. Skojarzyło mi się z Dubrovnikiem. Bardzo wąskie uliczki. Pełno pamiątek, pełno sklepów, pełno restauracyjek, pełno takich właśnie ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Tu już i tak jest o wiele, wiele, wiele spokojniej. Dużo. O, patrz jaka tam klimatyczna restauracyjka. Uwaga, wyślizko. O, ale fajna. Ale malutka, fajna. Śmiesznie, co? Tak właśnie wygląda to miasteczko z bliska. I tutaj właśnie, o. Ale piękne miejsca. Patrzcie. Będzie widać jeszcze lepiej, mówicie? No. Picunia. Wow.
ale zatoczka jest kozacka, co? To jest nieładnie. Nieładnie? Tylko, że ślicznie. A, ślicznie. No, tu jest ślicznie. Mega zatoczka, co? No. Ja. Ale czadersko. Ale ka. Jakbyśmy sobie tobie... Czemu ja nie mam stroju kąpielowego? Byśmy sobie tam popływali, co? Ale zatoczka, ja cię. Zabijmy na dół? Nie. Już nie wiem. No, ten, który widzieliśmy przedtem z ulicy. Piękny zamek na skale, na szczycie góry. Wygląda mega. Co? No. Tu. Tu cię boli. Ale tragedia. A patrz jakie tam boisko z piękną trawką. No. Na osiołkach do zamku. Grubo. Ręcznie robione sandałki. Powstałem to od 1960. No. A ja mówiłem, że od 50 lat. A tu się okazuje, że od 60. Tak, to są te białe. Inne? Inne białe? Te białe. Te białe. A to są te białe. Te białe. Możemy. Możemy wejść. Ale jest tutaj, co? Sklepików. Ciuszków. Świecidełek. Świecidełek, a świecidełek. Torby. Wszystko. Obrusy. O, nawet obrusy są, zobaczcie. Pluszaki, koszulki. Co? Co na? No to były te osiołki przecież. Ale to nie ma już. Co? Jak ten plecak? Taki z osłem. O, z tym osłem właśnie co tam idzie, nie? Takiego osła masz na plecach. O, takiego szarego, no. Takiego szarego osiołka masz na plecach. I oni tam pewnie idą tam na ten zamek, nie? Tak, tak. Bo im się nie chce. Do tego chodziło fajnego. No. Tam jest fajny. O, tutaj osiołki kubki narobiły dużo. Trzeba posprzątać kubkę. A, bo one tutaj takie od taksówki. Tutaj jest postój taksówek. Chodź, chodź, chodź. Tu jest postój taksówek i one tutaj się wymieniają. Ale tu ludzi, czekaj, bo tu jest korek, wiesz? Zrobił się korek. I... Ale kubek narobiły. Fuj, fuj, fuj. Ej! Jak cię kopnął, to tylko raz. Dobra, idziemy jeszcze na te lody, nie? Idziemy jeszcze na te najlepsze lody. Na Lindos.